Wiesz, Agnieszko, to im nie jest ciężko w tej trodze od wojownika do mistyka, dlatego że czasami coś przyjdzie, coś co jak jesienny liść opadając gdzieś tam uderzy w oko i człowiek zatrze i zupełnie ma inną optykę wrażeń. Nawet to troszeczkę boli potem, ale tak jest. Potknie się o jakiś dołek, który przez przypadek, jak to się mówi, gaszając papierosa, którego rzucił, zrobił i potyka się o to. Albo czekając na kogoś, kręci się w kółko i zrobi taki dołek i też może w niego wpaść. Dużo jest tych przyczyn, wiesz, naszych emocji. I właśnie po to jest ta astrologia, żeby, wiesz, czasami niosła nas w ramionach radości. Bo to są aniołowie, no. Anioł stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Taka jest, wiesz, historia planety i tranzyty, które nas dotykają. Jak to jest? Sam bym chciał wiedzieć, ale jedno, co jest rzeczywistą prawdą, że żyjemy, funkcjonujemy i musimy wiedzieć jak. A ta królewska wiedza pomaga nam. To cóż, chyba kilka razy powiedziałem. Być i żyć. I wiedzieć po co i dlaczego. I chyba tylko o to idzie. Dziękuję Ci bardzo za wpis, a jednocześnie wszystkim życzę jak najszerszej tej drogi. Tej drogi. Coś mi w gardle stanęło. Ale to może tylko dlatego, że właśnie to jest to, że przychodzą jakieś dziwne myśli. Ale uśmiechnijmy się i do przodu. Byle do przodu, jeśli nawet kiedy nie ma siły, trzeba iść. I zwyciężać. I zwyciężajmy. Przecież na tym to polega. To jest tylko nasze życie. I czy wygramy? Na pewno tak. Tylko czy będziemy szczęśliwi? Może w następnym wcieleniu pogadamy inaczej. Trzymaj się, powodzenia. Cześć. I wszystkim tym, którzy podglądają, też trzymajcie się, powodzenia.